Za nami 10 wiosennych kolejek. Z każdą kolejną sytuacja w tabeli robi się coraz ciekawsza. Wszystko za sprawą Beniaminków z Radiszowa oraz Kalwarii ze Brzydowskiej. Przed nami magazyn skrótów jako czwartej ligi. Większość spotkań 27 kolejki została rozegrana w sobotę. Najciekawiej zapowiadały się mecze Wiślan z Popradem oraz Kalwarianki z Lubaniem. Odpoczywali natomiast piłkarze Barciczanki, których w środę w Krakowie czeka mecz z drugą drużyną Wieczystej Kraków. Stawką awans do półfinału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Na transmisję tego starcia zapraszamy już jutro o godzinie 17:30. Zostawcie suba oraz dzwoneczek, by nie przegapić tego wydarzenia. W Ryczowie na kolejne 3 punkty polował Orzeł. Wyśmienita dyspozycja gospodarzy w rundzie wiosennej pozwala realnie celować w miejsce na podium. Wysokie aspiracje miejscowych zamierzali ostudzić piłkarze Wierchów, którzy choć zajmowali dopiero 9 miejsce, to do rywala tracili zaledwie 3 oczka. Kubłem zimnej wody gospodarzy powinien potraktować Pazurkiewicz, który bardzo szybko stanął przed wyborną szansą do objęcia prowadzenia. Zemściło się to chwilę później, gdy miejscowi przejęli piłkę na połowie rywala. Bartosz Kiebus nie kombinował, huknął mocno po raz pierwszy i po raz drugi. Z tą dobitką Mikołaj Śmieszek sobie nie poradził i napastnik cieszył się z bramki. Orzeł atakował wysoko, a korzyści widoczne były gołym okiem. Pressing pozwolił odzyskać piłkę tuż przed polem karnym. Strzelał Sławomir Zeszczuk, który chwilę wcześniej zastąpił kontuzjowanego Popielę. W 17 minucie dobre dośrodkowanie Lamparta, ale tym razem Kiełbus do siatki nie trafił. Wierchy swoją szansę miały w tej akcji. Na bramkę Dyrgi uderzał z dystansu Patryk Florek. W drugiej połowie warunki również dyktował Orzeł. Wynik obligatoryjnie powinien podwyższyć Zięba, ale posłał piłkę wysoko nad bramką. Goście odetchnęli z ulgą, ale kilkadziesiąt sekund później sami sprezentowali gospodarzom bramkę. Katastrofalny błąd Poremskiego wykorzystał Sławomir Zeszczuk i było już 2-0. Wierchy nie bardzo potrafiły odpowiedzieć, a rozgocony Orzeł kontynuował ataki. Bliski szczęścia był w tej sytuacji Miłosz Wąchała. Śmieszek z najwyższym trudem sparował piłkę na rzut rożny. Pełne ręce roboty miał również w 65 minucie. 100% okazję miał Mateusz Lampart, ale i tu górą golkiper Wierchów. Piłkarze trenera Karola Niewolika pod bramką przeciwnika byli bezbarwni. Tutaj Dyrgi nie potrafił przelobować Tomasz Dudek. Kolejna okazja nadarzyła się po stałym fragmencie. Próbował Łukasz Pazurkiewicz, ale najwyraźniej nie był to jego dzień. Miejscowi starali się zamknąć mecz, strzelając trzecią bramkę. Mocno z dystansu przymierzył aktywny w tym spotkaniu Mateusz Lampart, ale Śmieszek zdołał sparować piłkę na rzut rożny. W pole karne powędrował Arkadiusz Garzeł i po dośrodkowaniu Przemysława Poremskiego kapitan Orła pozbawił gości jakiejkolwiek nadziei. Wynik meczu mógł być jeszcze bardziej okazały, ale już w doliczonym czasie gry kolejną setkę zmarnował Mateusz Lampart. Po ostatnim gwizdku humory jednak dopisywały. Trzecie zwycięstwo z rzędu i awans, przynajmniej do wieczora, na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Pozornie prosta przeprawa czekała rezerwy Brookbetu Termaliki Nieciecza. Wicelider Dobrzeska przyjechał w konkretnym celu, choć nastroje, przynajmniej w kontekście walki o awans, po ostatnim remisie z Limanowią dobre być nie mogły. Mimo to Słonie wciąż mają matematyczne szanse na mistrzostwo i dopóki piłka w grze, wszystko jest jeszcze możliwe. Goście prowadzenie mogli objąć po 15 minutach. Florin Purecze uderzył z pierwszej piłki, ale na medal między słupkami spisał się Żmudzki. Brookbet wykonywał rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka trafiła w rękę Oliwiera Okasa i arbiter zdecydował się podyktować jedenastkę. Za jej wykonanie zabrał się Bartłomiej Kukułowicz. Uderzył na siłę, jednak trafił w poprzeczkę i w dalszym ciągu utrzymywał się bezbramkowy remis. Żmudzki jeszcze przed meczem zdawał sobie sprawę, że w starciu z wiceliderem będzie pewnie najbardziej zapracowanym piłkarzem swojej drużyny. Kolejną świetną interwencją młody golkiper wykazał się po strzale Matuszewskiego. Czyste konto udało się jednak zachować wyłącznie do 24 minuty. Tym razem triumfował Tomasz Matuszewski, otwierając wynik meczu. Na 2-0 mógł podwyższyć Daniel Cieśla. Świetne dośrodkowanie z rzutu wolnego gola jednak nie przyniosło. Szanse gospodarzy na korzystny wynik były skromne, a tuż przed przerwą stopniały praktycznie do zera. Patryk Jawień za ten faul obejrzał czerwoną kartkę i Okocimski zmuszony był grać w dziesiątkę. Jedyną dobrą informacją dla miejscowych było to, że na przerwę schodzą przegrywając zaledwie jedną bramką. Duża w tym zasługa Szymona Dary, który nie trafił z bliskiej odległości. W drugiej połowie Niecieczanie kontrolowali grę, szukając kolejnych trafień.
Okazja nadarzyła się w 56. minucie. Dobre zagranie Florina Purecze, Kamil Leżoń w tempo do Kacpra Śpiewaka, minięty Żmudzki i piłka w siatce. Mogło się wydawać, że piłkarze trenera Dzierżanowskiego zdeklasują piwoszy, ale tego dnia wyraźnie szwankowało wykończenie. Tutaj nie trafił Jakub Janczy. Dopiero w 81. minucie, przy sporym udziale Oliwiera Okasa, Kacper Śpiewak z najbliższej odległości po raz drugi pokonał Żmudzkiego, ustalając wynik spotkania. Trzy punkty jadą do Niecieczy. Zwycięzców się nie sądzi, aczkolwiek rezultat wydaje się być bardzo skromny, jak na miejsca zespołu w tabeli i fakt, że Okocimski przez całą drugą połowę grał przecież w osłabieniu. Wiślanie Jaśkowice gościli w Skawinie Poprad Muszyna. W rundzie jesiennej czołowy zespół ligi. W rewanżowej ta dobrze funkcjonująca maszyna wyraźnie się popsuła. Ostatnie cztery mecze to trzy porażki z Beniaminkami, Barciczanką, Radiszowianką i Kalwarianką. W starciu z liderem faworyt mógł być tylko jeden. Rozpoczęło się zgodnie z przewidywaniami od ofensywy Wiślan. Świetne okazje miał Seweryn. W piątej minucie doskonale spisał się w bramce Kacper Zając. W szóstej z kolei Dominik Kut, który umiejętnie przeszkadzał napastnikowi Wiślan w zdobyciu bramki. Tą wyraźnie zapachniało chwilę później, gdy po składnej akcji przed szansą stanął Dominik Cholewa. Dobry pomysł, jednak jeszcze lepszą interwencją wykazał się Zając. Przez pół godziny kombinacyjne akcje gospodarzy nie przynosiły efektów, więc spróbowali prościej. Daleki wykop Sebastiana Robka przedłużył Jakub Seweryn, a Dominik Cholewa tym razem uderzył nie do obrony. I Zając po raz pierwszy w tym spotkaniu musiał wyciągać piłkę z siatki. Poprad mógł odpowiedzieć za sprawą przybycienia. Co prawda nie do niego pierwotnie adresowana była piłka, ale to bez znaczenia. Przybycie nie zdołał minąć Robka, ale gola strzelić już się nie udało. To już druga połowa. Sprytnie w polu karnym Wiślan zachował się Bartosz Kurzeja i wydaje się, że gdyby dołożył nieco od siebie, sędzia odgwizdałby jedenastkę. Prowadzący te zawody arbiter na wapno wskazał 4 minuty później, tyle że dla gospodarzy. Wątpliwości nie miał żadnych, gdyż Kacper Zając mimo szczerych chęci zupełnie w piłkę nie trafił, wycinając Cholewę równo z trawą. Rzut karny wykonywał Dynarek i tak jak ma to w zwyczaju, pewnie podwyższył prowadzenie Wiślan. Do gola powinien dołożyć też asystę. Arkadiusz Zawiślan nawet nie próbował reklamować pozycji spalonej Seweryna, wiedząc, że nie ma ku temu żadnych podstaw. Najskuteczniejszy napastnik tego sezonu strzelecką niemoc zdołał przełamać dopiero na kwadrans przed końcem. Ale całą robotę wykonali tu Bartosz Tetych i Mateusz Krasuski. Sewerynowi pozostała najistotniejsza, ale najprostsza rola do wykonania. 3 do 0 i było w zasadzie po meczu. Lider nie zwalniał tempa i stwarzał kolejne sytuacje. Swojego drugiego gola mógł zdobyć Dominik Cholewa. Gościom udało się jeszcze zmniejszyć rozmiary porażki. Rzut wolny wykonywał Zawiślan. Piłka po jego strzale odbiła się od muru, co zupełnie zaskoczyło bramkarza gospodarzy. Gol w końcówce nie odmienił jednak losów meczu. Gospodarze wygrywają zasłużenie i stawiają kolejny krok w kierunku awansu. Aż trudno uwierzyć, że Poprad na przestrzeni ostatnich 5 kolejek jest najgorzej punktującym zespołem ligi. Kalwarianka kontra Lubań. Bez wątpienia to starcie zapowiadało się arcyciekawie. Oba zespoły wiosną punktują znakomicie, aczkolwiek goście mogą mówić o lekkiej zadyszce. Porażka w Ryczowie i stracone punkty w ostatnich sekundach z Radiszowianką w poprzedniej kolejce na pewno nie dodawały pewności siebie. Tą natomiast imponują piłkarze Kalwarianki. Piąta minuta i Karol Stanek po odbiorze piłki błyskawicznie trafia do bramki przeciwnika. Adrian Ligienza nie docenił bramkostrzelnego rywala, za co Lubań musiał zapłacić wysoką cenę. Goście szybko zamierzali wyrównać rachunki. Najpierw Wojta próbował zaskoczyć Potoniec, a następnie po rzucie rożnym groźnie strzelał Oleksij Zajka. W obu przypadkach triumfował Bartłomiej Wojt. Stałe fragmenty przynosiły również zagrożenie pod bramką gości. Niewiele brakowało, by dośrodkowanie Będkowskiego wykorzystał Karol Stanek. Poprzeczka uratowała Lubań także w minucie 42. Stanek tym razem zgrywał piłkę Burlidze. Oleksij Zajka nie dopuścił go do strzału, choć niewiele brakowało, by swoją interwencją sam wpakował piłkę do własnej bramki. Początek drugiej połowy należał do miejscowych. Pierwszą szansę po prostopadłym podaniu Kołodzieja zmarnował Hellal. Kalwarianka miała jednak rzut rożny, który wykorzystała doskonale. Prowadzenie strzałem głową podwyższył Karim Aszur, który doskonale wkomponował się w drużynę trenera Leszka Janiczaka. Taki obrót spraw zmusił Lubań do odważniejszej gry. Na bramkę Wojta z dystansu strzelał Patryk Duda, sprawiając golkiperowi sporo trudności.
Kapitana gości należy pochwalić, ale to, co zrobił kilkadziesiąt sekund później Mikhail Czarniawski, to prawdziwe złoto. Fantastyczne trafienie Białorusina, będące ozdobą nie tylko tego meczu, ale i całej kolejki. 74. minuta to ponownie duet Będkowski-Aszur. Egipcjanin mimo asysty czterech rywali doszedł do strzału, ale tym razem triumfował Jakub Sikora. Niekwestionowanym bohaterem zespołu z Maniów mógł zostać Czarniawski, który miał szansę na drugie trafienie. Uderzył groźnie, ale i niecelnie. Bramka wyrównująca mogła paść także po nieudanym dośrodkowaniu Skydana, ale Foyt miał wszystko pod kontrolą i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Kalwarianka wygrywa trzeci mecz z rzędu i po raz pierwszy w sezonie, przynajmniej do meczu Radziszowianki, wydostaje się ze strefy spadkowej. W Oświęcimiu starcie Unii z Glinikiem Gorlice. Jedni i drudzy do spotkania przystępowali w dobrych humorach. Nie mogło to dziwić, gdyż oba kluby w trzech ostatnich kolejkach zdobyły komplet punktów. Gospodarze wyjątkowo w tym meczu na czarno, Glinik na niebiesko. Doskonała atmosfera panowała także na trybunach, ale powodów do radości w 30 minucie miejscowym kibicom nieco ubyło. Śliwa wygrał pojedynek z Lewandowskim, dograł piłkę Dąbrowskiemu, a ten precyzyjnym strzałem otworzył wynik meczu. Unia próbowała odpowiedzieć natychmiastowo. Na bramkę Dawida Kubika głową strzelał Artur Czarnik. W 38 minucie odważnie w pole karne Unii wszedł Aleksander Gazda. Zatrzymać próbował go Antkiewicz. Gwizdek i żółtko dla piłkarza Glinika, gdyż arbiter uznał, że Gazda próbował wymusić jedenastkę. Sytuacji lepszych i gorszych w tym meczu nie brakowało. Zawodziło jednak wykończenie. Tutaj ładna akcja Szewczyka, jednak ani Czapla, ani Schmidt nie potrafili z tego skorzystać. Tu oglądamy fantastycznie rozegrany rzut wolny. Takiego podania Gazdy nie powstydziłby się żaden piłkarz z topowych lig w Europie. Defensywa Unii zupełnie zaskoczona, co z zimną krwią wykorzystał Dąbrowski, kierując piłkę do bramki między nogami Czyża. Mimo starań gospodarze nie potrafili odwrócić losów meczu i tym samym trzy punkty pojechały w daleką podróż do Gorlic. W Jawiszowicach mecz o przełamanie. LKS w dwóch ostatnich spotkaniach doznał porażek z Glinikiem Gorlice i Unią Oświęcim. Dalin Myślenice ostatniego zwycięstwa pewnie już nawet nie pamięta. Miało ono miejsce 18 marca, dokładnie na inaugurację rundy rewanżowej. Od początku aktywniejsi pod bramką rywali byli goście, ale niewiele z tego wynikało. LKS na pierwszą dogodną okazję czekał do 29 minuty, gdy po dośrodkowaniu z prawej strony bliski strzelenia gola był Kamil Karcz. Groźnie zrobiło się także po rzucie wolnym wykonywanym przez Hałata, gdy interweniować musiał Wyroba. Do przerwy zanosiło się na bezbramkowy remis, ale wtedy Dalin zakasał rękawy. Prowadzenie dał gościom Kamil Sobala, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Jakuba Góreckiego. W doliczonym czasie gry piłkarze Przemysłowa Senderskiego ponownie zaskoczyli swoich rywali. Nie najlepsza interwencja Hamelki, piłka odbiła się od Sobali, Sitki i wpadła do bramki. Było w tym sporo przypadku, ale dla spragnionych trzech punktów piłkarzy wrażenia artystyczne schodziły na dalszy plan. Na początku drugiej połowy prowadzenie mógł podwyższyć Andrzej Biel, ale Hamelkę uratował Archipał. Kolejne sytuacje miały miejsce już wyłącznie pod bramką Dalinu. Tu w defensywie znakomicie spisał się Kowalski, uprzedzając Patryka Mizerę. Parę minut później zawodnik gospodarzy zdołał oddać celny strzał na bramkę Wyroby, ale golkiper Dalinu nie dał się zaskoczyć. Czas uciekał, a wynik mimo dużych starań miejscowych nie ulegał zmianie. Tu również skutecznie interweniował Wyroba. Piłka do bramki Dalinu wpadła na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu. Arbiter tego gola jednak nie uznał, a na boisku zapanował chaos. Gra nie została wznowiona przez dwie minuty. Sędziowie długo się konsultowali, czego efektem była żółta kartka, nie wiedzieć czemu, dla Dawida Hałata. Dalin Myślenice po blisko dwóch miesiącach wreszcie wraca na zwycięską ścieżkę. Dla LKS-u jest to trzecia porażka z rzędu. W Radziszowie spotkanie drużyn bezpośrednio zaangażowanych w walkę o utrzymanie. Przed tą kolejką gospodarze zajmowali miejsce 15. Andrychowianie tylko oczko wyżej, mając nad Radziszowianką 5 punktów przewagi. Trzeba jednak pamiętać, że 3 punkty dopisała już Kalwarianka i to ona rozdzielała oba zespoły. Początek wymarzony dla miejscowych. Michał Ślaski perfekcyjnie uderzył z rzutu wolnego i mimo sporego dystansu już w trzeciej minucie Radziszowianka objęła prowadzenie. Beskid, nieco oszołomiony takim obrotem spraw, nie zdążył się nawet otrząsnąć, a już przegrywał różnicą dwóch bramek.
przebojowa akcja Norberta Bierówki i ogromna radość gospodarzy, bo zanosiło się na łatwe 3 punkty. W 25 minucie Beskid otrzymał kolejny mocny cios. Katem gości ponownie Bierówka, który wykorzystał przytomne podanie Krzysztofa Boćka. Duży spokój i Zaręba po raz trzeci zmuszony był wyciągać piłkę z sieci. Bramkarz gospodarzy nie miał wiele pracy. Tu oglądamy całkiem niezłą próbę Szymona Wróblewskiego, ale Jan Larysz także nie musiał interweniować. W przerwie w szatni biało-czerwonych padły zapewne męskie słowa, a efekty tych rozmów oglądaliśmy na boisku. Gola na 3-1 zdobył Eryk Ceglarz, podnosząc wyraźnie morale zespołu. Trener gospodarzy nie krył wściekłości, czując zapewne, że Beskid zrobi wszystko, by doprowadzić co najmniej do wyrównania. Bramkę kontaktową powinien strzelić Nagi, którego gospodarze pozostawili zupełnie bez opieki. Następnie ponownie próbował Ceglarz, ale bezskutecznie. W 74 minucie gospodarze wykonywali rzut rożny. Piłka spadła pod nogi Damiana Matyi, a obrońca Radziszowianki ani przez moment się nie wahał. Zapakował piłkę pod ladek, gwarantując tym samym duży spokój i bezpieczne 3-bramkowe prowadzenie. Zaraz po tym Michałowi Ślaskiemu włączył się Neymar. Najpierw kapitalna bramka z rzutu wolnego, a teraz taki oto rajd, który dopiero faulem zdołał przerwać Konrad Kopytko. Dla rezerwowego gości mecz zakończył się już w 78 minucie. Grająca w przewadze Radziszowianka robiła w zasadzie wszystko to, na co miała tylko ochotę. Piłkę odebrał Damian Danaj i w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę obok bezradnego Kacpra Zaręby. Beniaminek dzieła zniszczenia dopełnił w 95 minucie. Marcin Bierówka posłał długie zagranie w kierunku Macieja Wcisło, a ten w polu karnym zabawił się jeszcze z obrońcami, po czym strzelił 6. gola, ustalając rezultat spotkania. Radziszowianie utrzymali jednopunktową przewagę nad Kalwarianką i zbliżyli się do Beskidu na 3 punkty. Rywalizacja o utrzymanie nabiera rumieńców. W ostatnim meczu kolejki 12 w tabeli Libanowia podejmowała 10. Wolanie Wola Rzędzińska. Na koncie gospodarzy 33 oczka. 4 punkty więcej zgromadzili goście, ale mając na uwadze ostatnie wyniki, faworytem meczu wydawali się być miejscowi. To właśnie piłkarze trenera Zegarka zaatakowali jako pierwsi. Już w 3 minucie domagali się rzutu karnego po zagraniu piłki ręką przez Daniela Ptaka. Arbiter uznał, że na 11 się to nie kwalifikowało, w przeciwieństwie do faulu, jakiego we własnym polu karnym dopuścił się Ziad Kadus. Goście otrzymali w ten sposób rzut karny. Przed szansą stanął Mateusz Michoń i myląc Pietrzaka dał Wolani prowadzenie. Taki stan rzeczy nie utrzymywał się jednak długo. Ponownie dało sobie znać Daniel Ptak, który po raz kolejny zagrał piłkę ręką i tym razem sędzia nie wahał się ani chwili. Odpowiedzialność wziął na swoje barki kapitan Kamil Kurczap i podobnie jak Michoń zwiódł bramkarza Wolani, doprowadzając do remisu. Limanowia przeważała, często goszcząc pod bramką gości. Tutaj defensywa przyjezdnych dała się zaskoczyć. Piłkę sprytnie przepuścił Belski, a strzelał Patryk Małota. Brakowało bardzo niewiele. Dobrą okazję miał też m.in. Palacz, ale nie zdołał pokonać Michała Borucha. Krótko po przerwie kolejny potencjalny rzut karny. Tym razem ręką zagrał Arsen Bandarenka, ale również bez konsekwencji. W 54 minucie z dalszego udziału w meczu wypisał się Daniel Ptak, dla którego ten faul skutkował drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Grająca w przewadze Limanowia powinna to wykorzystać. Sytuacji ku temu nie brakowało. Doskonałą szansę miał m.in. Jakub Belski, który zachował się świetnie, ale uderzył minimalnie niecelnie. Niebezpiecznie zrobiło się również po tym rzucie rożnym. Piłkę wypiąstkował Michał Boruch, a po chwili do kolejnej interwencji zmusił go Aleksander Ciesielski strzałem z okolicy 16 metrów. Mimo przewagi wielu okazji, jakie stworzyli sobie gospodarze, wynik w drugiej połowie nie uległ zmianie. Podział punktów, który z przebiegu gry bardziej zadawala zapewne gości. Komplet wyników prezentuje się następująco. Największa niespodzianka miała miejsce w Jawiszowicach, gdzie dość nieoczekiwanie zwyciężył Dalin Myślenice. Zaskakiwać może porażka Beskidu, a już na pewno jej rozmiar. Gdy magazyn ma swoją premierę, dobiega właśnie końca transmisja pucharowego starcia biało-czerwonych z wieczystą Kraków. Przypuszczam, że przygoda Andrychowian kończy się na etapie ćwierćfinału. Jeśli tak, to jest to chyba dobra informacja, gdyż w tym momencie najistotniejsza staje się walka o utrzymanie w czwartej lidze. Po raz pierwszy w sezonie na trzecie miejsce wskakuje drużyna Orła Ryczów. W górę tabeli pnie się także Glinik Gorlice. Mimo kapitalnych wyników Kalwarianka wciąż nie wydostała się ze strefy spadkowej, a wszystko to za sprawą regularnie punktującej Radziszowianki, która także za wszelką cenę zamierza się w lidze utrzymać.
Ja się z Wami powolutku żegnam. Nie zapomnijcie dokarmić YouTube'owego algorytmu i zostawcie po sobie ślad w postaci łapek w górę i komentarzy pod odcinkiem.